Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa na trzeciej już jubileuszowej konferencji 20 lat z EduBalem, zakładane o rzeczywiste efekty wykorzystania piłek edukacyjnych EduBal. W imieniu Komitetu Organizacyjnego jest nam niezmiernie miło, że w tak dużej liczbie przybyli Państwo na nasze spotkanie. Patronami honorowymi naszego wydarzenia są Ministerstwo Sportu i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Miasto Wrocław, Polski Komitet Olimpijski oraz Polskie Towarzystwo Dyslekcji. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że organizatorami naszej konferencji, oprócz naszej Akademii, są Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk. Szanowni Państwo, w tym momencie o zabranie głosu i otwarcie konferencji poproszę gospodarza dzisiejszego wydarzenia, Jego Magnificencję rektora profesora Andrzeja Rokitę, rektora Akademii Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, Polskich Olimpijczyków od 1 października, to jest dla tych z Państwa, którzy po długiej przerwie są po raz pierwszy na naszej Akademii, taka bardzo ważna informacja i dla Państwa, ale szczególnie dla nas. Panie rektorze, bardzo serdecznie zapraszam. Panie prezydencie, szanowni państwo, Wrocław to miasto krasnali. Każdy, kto do nas przyjeżdża, wie, że krasnal jest na każdym kroku. I tutaj w Akademii te krasnale też nam się rodzą. Mamy WF-iaczka, mamy fizjoterapeutka, mamy onkoigrzystka. I być może, panie prezydencie, będziemy mieć następnego krasnala. Zapraszam pana prezydenta i zapraszam swojego przyjaciela, z którym 20 lat temu rozpoczynaliśmy EduBala z panem doktorem Tadeuszem Rzepą. Tadeusz, chodź, zapraszam cię. I teraz pokażemy tą niespodziankę. Państwo, czy myślimy? To co, ściągamy? 3, 2, 1. To jest właśnie nasz nowy dubalek. Panie prezydencie, myślę, że we Wrocławiu znajdzie swoje miejsce. Tak jest, mam nadzieję. Czy to jest ten moment? Panie... Może być ten moment, bardzo proszę. Skoro już tu jesteśmy, a będziemy musieli też jechać na sesję budżetową, bo rozpoczynamy procedurę budżetową, w związku z tym proszę wybaczyć, jak w pewnym momencie znikniemy, ale póki co, panie rektorze, drodzy przyjaciele, bo tutaj w murach tej uczelni zawsze czujemy się tak bardzo dobrze, właśnie po przyjacielsku, jak w rodzinie. No jak widzimy, ta rodzina nam się powiększa. Bardzo płodna uczelnia, powiedziałem, nie tylko edukacyjnie, ale także pod względem krasnali. Wrocław jest miastem krasnali. Myślę, że ten znajdzie swoje godne miejsce w przestrzeni naszego miasta, a może właśnie gdzieś tutaj, gdzieś nieopodal, tak aby się dobrze czuł w towarzystwie tych krasnali, o których pan rektor był uprzejmy wspomnieć. To jest też dobry zwyczaj tej uczelni, że tutaj zawsze są obecni wszyscy byli rektorzy, bo no, ta sztafeta pokoleń ma znaczenie, bez niej wiele rzeczy by się nie udało. I ten właśnie projekt EduBali jest też tego dowodem. Tak 20 lat temu tutaj w murach tej uczelni zrodził się ten projekt, który poprzez zabawę, poprzez grę uczy i wychowuje. I za to chciałbym, panie rektorze, bardzo serdecznie podziękować. No i bardzo się cieszę, że ten projekt no, nie tylko opuścił mury tej uczelni, jest dzisiaj silnie obecny w naszych placówkach edukacyjnych, patrzę na panią wiceprezydent, ale także opuścił mury Wrocławia. Opuścił mury Wrocławia, jest obecny w Polsce, jest obecny w Europie, jest obecny na innych kontynentach. To jest duży, taki dobry, pozytywny upór pana rektora i wszystkich współpracowników. Duża taka konsekwencja, że udało się to przez wiele lat zrobić i dzisiaj no nie dość, że ten projekt bawi, uczy, wychowuje, to jednocześnie no jest taką dobrą marką także Wrocławia za granicą. Także panie rektorze,
dobrym zwyczajem pozwoliłem sobie przygotować patelę. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie, dziękujemy serdecznie. Dzięki za to. Dziękuję. 120 lat temu firma Vega Europe, którą wtedy kierował pan Marek Nowicki, zaufała nam i powiedziała: OK, my to zrobimy. Zrobili to w Tajlandii, przyjechało 8 zestawów piłek i zaczęliśmy się bawić nimi na ulicy Wejherowskiej. Tadeusz pamięta, całe wakacje jeździliśmy na Wejherowską. Trochę kłóciliśmy się, jak to bywa, bo każdy ma różne koncepcje. I rzeczywiście to fajnie się rozwijało, ale my jako osoby zatrudnione w Akademii, jako naukowcy, chcieliśmy weryfikować efekty kształcenia tak naprawdę. No i tutaj wspólnie z panem profesorem Koszczycem w 2004 roku postaraliśmy się o pieniądze z Komitetu Badań Naukowych i we trójkę rozpoczęliśmy weryfikację tych piłek, rzeczywiście na co one wpływają. Bo do tej pory mówiliśmy, co nam się wydawało tak naprawdę. I to sobie trwało, my weryfikowaliśmy, popełnialiśmy kolejne publikacje, aż tu nagle widzicie 2 lata przerwy. W Polsce nie był to aż taki duży rynek, w którym można zarobić wielkie pieniądze, no i dystrybutor mówi: I give up. Poddał się po prostu, tak? No my byliśmy zdruzgotani, nie wiedzieliśmy, co zrobić, chodziliśmy od firmy do firmy, szukaliśmy kolejnych możliwości, kto by nam zrobił kolejne piłki. I to trwało, Irku, 2 lata praktycznie, tak? 2 lata pukaliśmy do różnych drzwi, aż w końcu się udało. Kolejna firma, która nam bardzo dużo pomogła, to firma Smart. Akurat tych dwóch firm przedstawicieli nie ma dzisiaj z nami, oni wykonują zupełnie inne już działania, mają inne obowiązki, ale bardzo, bardzo tutaj publicznie im dziękuję. Gdyby nie oni, to tak naprawdę Edubala by nie było mimo naszych szczytnych idei. To się udało. I szanowni państwo, mamy rok 2015. Wtedy rektorem był pan profesor Migasiewicz. Przyjeżdża do naszych drzwi, do Akademii, pan James Gostomski. To jest człowiek, który, jego prababka pochodzi z Polski, a jego brat był właścicielem browaru Namysłów. On przyjechał, pracował w River Falls na uczelni, zajmował się wychowaniem fizycznym, przyjechał do Wrocławia. Pan rektor Migasiewicz mówi: wiesz, tu przyjechał, mówi, taki Amerykanin, przepraszam za kolokwializm. No i pyta, co byśmy mu pokazali. Czy mógłbyś go zaopiekować się nim? Ja mówię: oczywiście. No i James, pierwsze pytanie, jakie mi zadał, mówi: co macie innego niż w Stanach Zjednoczonych? To było pierwsze pytanie, jakie mi zadał. No to wiadomo, jak mi zadał, to oczywiście odpowiedziałem: Edubale, tak? A co to takiego są Edubale? Edubale to jest to. A może mi pokazać tak. Pokazaliśmy te Edubale, on mówi: słuchaj, musisz przyjechać do Ameryki. Mówi: ja czegoś takiego nie widziałem. No i w ten sposób pojawiliśmy się w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Wisconsin River Falls, tam gdzie James jeszcze wtedy pracował. Tam poznaliśmy Paula Schirille. To jest szef Departamentu Wychowania Fizycznego i Sportu. I tam po raz pierwszy tak naprawdę pokazaliśmy te piłki. Natomiast Dan mówi: ja muszę to zobaczyć, jak nasi przyjadą do was, żeby przez tydzień mogli się pobawić z nimi. I oni na drugi rok przyjechali. Przyjechało 20 studentów z Jamesem, bawili się tu przez cały tydzień. My byliśmy urobieni po same pachy, ale była doskonała zabawa dla nas wszystkich. I Dan mówi tak: to musi być na rynku amerykańskim. Ja mówię: no okej, no niech będzie. Mówi: ja mam kolegę, oprócz naszego Daniela Dani, Tim Taggart, przyjaciel Jamesa, który pracuje razem z Danem w jednej firmie. Mówi: ja mu powiem o tych piłkach. Jeżeli będzie zainteresowany, to być może do was przyjadą, bo oni będą w Europie na targach, największych targach sprzętu sportowego. I oni byli w Niemczech, przyjechali na 24 godziny tutaj do naszej uczelni. To były najdłuższe 24 godziny, jakie w życiu miałem, bo wszystko chcieli. Jak się z nimi pracuje, ile piłek, jakie eksperymenty, co zrobiliśmy, kiedy, gdzie i jak. I po 24 godzinach, ja już wtedy byłem rektorem, usiedliśmy w gabinecie, była Sara, był Irek, był Tim, był Dan. I Dan tak mówi: kupujemy. Wiem, jak kupujecie? Kupujemy, to musi być w Stanach.
Ja mówię, to jest niemożliwe. A on mówi, tak, to jest możliwe. Ja mówię, dla Pana jest to możliwe, ale dla mnie jest to niemożliwe. I tu zaczęły się nasze problemy. Problemy z procedurami, bo myśmy nie wiedzieli, jak można sprzedać produkt, który powstał u nas w uczelni, do Stanów Zjednoczonych. I stąd zaczęła się moja wędrówka od ministerstwa do ministerstwa, od prawnika do prawnika. Poznaliśmy takiego człowieka z Poznania, pana Krzewińskiego, to jest istotne nazwisko dla całego tego procesu, który zajmuje się komercjalizacją nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wykształciliśmy się trochę u niego, no i przygotowaliśmy ogłoszenie wspólnie po korekcie z ministerstwem. Daliśmy ogłoszenie o sprzedaży piłek na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. W ten sposób pojawiła się firma Palos Sports i Palos Sports jest naszym reprezentantem, naszym, mówię, Akademii Wychowania Fizycznego, bo my z Tadeuszem i z właścicielem firmy Vega Euro przekazaliśmy prawa Akademii. Jest reprezentantem Akademii Wychowania Fizycznego na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Dan, I am so happy that you are comes here. We prepare for you some letter. I ask the Sarah. Yes, Dan, come on here. If I can, I quickly read this one. Yeah. School Health Corporation, Palos Sports. On the occasion of the 20th anniversary of Edubol, I would like to thank you for many years of cooperation devoted to preparing the idea of training using educational balls. Thanks to your commitment, the Wrocław University of Health and Sports Sciences has introduced an innovative methods at many levels of education, which we are now extremely proud of. It is used worldwide by teachers of preschool and early school education or educators of late adults. I believe that this activity has brought you a lot of satisfaction. Once again, let me express my deep gratitude and pass my good wishes for many further success in your professional and personal life. Science, rector of the University of Health and Sports Sciences, Andrzej Rokita. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. This is an honor, and it's been an honor to be a part of the success of EduBall and BrainBall in the U.S., and we really appreciate the partnership we had here. And enjoy working with everyone here and look forward to many more years of working together. Thank you. Okay, not the presentation, but Dan comes from US. The gifts for the university. And forget about it, yes? It is one set for our university who comes from US by plane. Yes, exactly. Just say. Okay, yes, this is a long overdue gift to the university, the new version of BrainBall. Yes, it's for university. Yes, yeah? Yes, yes, for the university. Thank you. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie instytucje, które nam przez wiele lat pomagały. Dzisiaj był zapowiadany i wiedzieliśmy do czwartku, że będzie pan minister Murdzek, ale obowiązki spowodowały, że niestety nie może być z nami. Od zawsze był i jest Urząd Marszałkowski, też ma sesję budżetową, ale zaczęli o 9, panie prezydencie, także oni teraz, ale pan marszałek przyjedzie do nas. Ale jest z nami Wrocław, który był od samego początku, panie prezydencie, jeżeli mogę panu na ręce pana złożyć podziękowanie, będę ogromnie wdzięczny. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Brawo.
Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, hasło, które nam przyświecało z Tadeuszem, mówię o Tadeuszu Rzepie, bawiąc uczy się, bardzo proste. Podczas zabawy chcieliśmy dzieci uczyć. Dlaczego? Dlatego, że generalnie nauka dla małego dziecka, siedzenie w ławce jest dość nudne. Stąd, Szanowni Państwo, dlaczego piłki? Przez chwilę Państwo zobaczycie dlaczego. Ja to nie będę musiał za dużo komentować. Tak naprawdę piłki wywołują bardzo pozytywne emocje. Każdy chce je dotknąć. Piłka jest posłuszna człowiekowi. Jak rzucę o ścianę, ona do mnie wraca. Jak uderzę o podłogę, ona też wraca. Mogę bawić się w grupie, mogę je pozbierać. Są okrągłe, miłe, nie mają żadnych kantów. Dzisiaj Państwo zobaczycie na żywo, jak wyglądają zabawy z piłkami. W związku z tym, że gonimy czas, to zobaczycie Państwo to wszystko na żywo, a ja przejdę dalej. Szanowni Państwo, piłka od zawsze wzbudzała zainteresowanie człowieka. My tak naprawdę z panem doktorem Rzepą nie dokonaliśmy niczego nadzwyczajnego. Myśmy na zwykłe piłki, na sferę umieścili litery, cyfry i znaki matematyczne. W ten sposób to nie jest żaden błąd, że jest tu Eduball przez jedno L, tu jest przez dwa, a tu jest Brainball, bo tak one się nazywały na początku, Eduball. I to właśnie pan, który był dystrybutorem w ówczesnym czasie tych piłek, mówi, nazwa musi też szokować i ona dlatego szokowała. Trochę studenci z nas się śmiali tak naprawdę. Mówią, a prowadzący nie wiedzą jak napisać Eduball. Myśmy wiedzieli, tylko żeby szokować, to właśnie tak to było pisane. Szanowni Państwo, tych piłek jest dzisiaj 100, a jak zaczynaliśmy, było 94. W wyniku naszej działalności dołożyliśmy tak zwane jokery, czyli piłka, która może zastępować każdą literę, każdą cyfrę. To są piłki pomarańczowe. Po to, żeby ułatwić trochę rozwiązywanie niektórych zadań. Szanowni Państwo, co z nimi możemy robić, z tymi piłkami? Możemy poznawać litery, kolory, cyfry, znaki matematyczne, możemy doskonalić ortografię, możemy podstawowe działania matematyczne doskonalić, jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, czy uczyć się, czy doskonalić języków obcych. W tym samym czasie kształtujemy zdolności motoryczne i umiejętności ruchowe. Jakie te umiejętności? Rzuty, chwyty, podania, odbicia, toczenia i wiele, wiele innych, takie jakie sobie Państwo wymyślicie. Ktoś nas pyta, jakie są możliwości. To trochę tych możliwości opisaliśmy w tych 10 książkach, które do tej pory popełniliśmy. Mówię trochę, bo każdy z Was może popełnić zupełnie inne i też będą dobre. Ważne, żeby dziecko podczas tej zabawy również się uczyło. Szanowni Państwo, możemy uczyć się pisania, wyrazów, łączenia liter, pisania i łączenie, czytania głośne, liczenie, działania arytmetyczne. Jak to się zaczęło w 2002 roku? Bardzo prosto. Oprócz tej idei, którą mieliśmy, coś musieliśmy spisać. Nikt z nas nie pracował w klasach 1-3. Chcieliśmy coś napisać, żeby ktoś mógł zweryfikować. Jest tu pani profesor Wieczorek, która się na pewno uśmiechnie. I pani profesor Wieczorek skierowała mnie do aktualnej mojej żony, żeby przeczytała tą książkę. Szanowni Państwo, uwierzcie, do dzisiaj tej książki nie przeczytała, ale pani profesor, bardzo dziękuję za to skierowanie, bo to były bardzo miłe spotkania, tak naprawdę, a po dziś dzień 20 lat już minęło, bo rzeczywiście tyle minęło też w moim małżeństwie. Żyjemy razem w dobrym, mam nadzieję, ja tak to odbieram, w związku. Kolejna książka, Szanowni Państwo, gdzie poszukiwaliśmy też uwarunkowań teoretycznych, bo wiele osób mówiło do nas, a tam praktycznie możecie coś zrobić, ale gdzie to w teorii można uzasadnić? I poszukiwaliśmy tych uzasadnień teoretycznych, które opisaliśmy w kolejnej książce. Jest z nami pan profesor Pawłucki. Panie profesorze, jeszcze raz pana witam. Wiem, że dojazd z Gdańska nie jest prosty. Bardzo serdecznie witam. Pan profesor już nazywa nasze działania edupedagogiką, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I szanowni państwo, projekt, o którym już wspominałem z panem profesorem Tadeuszem Koszczycem, wspólnie w trójkę, nieżyjąca już niestety Agnieszka Wójcik, w czterech szkołach, we Wrocławiu, dwóch, w Sułowie i w Czarnym Borze. Przez 3 lata weryfikowaliśmy te piłki. Efekty opisaliśmy właśnie w naszym raporcie. Ja ze swojej części popełniłem pracę habilitacyjną i szanowni państwo, w 2016 roku wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym wydaliśmy w ramach Małego Mistrza
gry i zabawy z edubalami. Przetłumaczyliśmy jednocześnie to na język angielski, bo już byliśmy po spotkaniu z Jamesem Gostomskim, o którym Państwu mówiłem. I w 2018 roku firma, która kupiła od nas produkt, mówię od nas, od Akademii Wychowania Fizycznego, poprosiła nas, żebyśmy przygotowali publikację dedykowaną na rynek amerykański, gdzie, jak Państwo widzicie, już mamy Brainball, bo tak one się nazywają w Stanach Zjednoczonych. I to jest zestaw zabaw i gier z tymi piłkami. Zresztą do każdego zestawu, który firma sprzedaje, sprzedaje również dokładając te książki. W 2020 roku zostaliśmy poproszeni do współredagowania podręcznika akademickiego pod redakcją pana profesora Klichowskiego, za co bardzo, bardzo dziękuję. I popełniliśmy jeden z rozdziałów, mówiąc o uwarunkowaniach nauczania matematyki. Szanowni Państwo, miałem przyjemność wspólnie z panem profesorem Bronikowskim kierować studentem z Wietnamu, który przybył do naszej uczelni, Van Hamem. I Van Ham przetłumaczył naszą książkę, która była w języku polskim, angielskim na język wietnamski. I w ten sposób te piłki również w Wietnamie się znalazły. Zresztą tam ten eksperyment prowadziliśmy. Ostatnia nasza pozycja, którą Państwo macie w swoich zasobach, to jest pozycja o naszym nowym produkcie Edu Balkach, mini Edu Balach. To jest nasz nowy produkt, gdzie wspólnie z zespołem pana profesora Klichowskiego diagnozujemy ich wpływ na mózg. Badamy, co się w tym mózgu dzieje. Nie mówimy już tylko o efektach zewnętrznych, tylko mówimy o efektach wewnętrznych. Szanowni Państwo, tak to wyglądało. Zaczęliśmy od 2002 roku. Edu Bal, jeszcze raz powtarzam, nie jest to błąd. Grant trzyletni ministerialny Komitetu Badań Naukowych, weryfikacja, 2012 rok, EduBall, działania, 2018 Stany Zjednoczone, BrainBall, dzisiaj mamy 2022 mini EduBall, które również już zastrzegliśmy, złożyliśmy wniosek o patent tych naszych nowych piłek. Szanowni Państwo, badania i publikacje. 10 eksperymentów od półrocznych do trzyletnich, 10 książek, 62 artykuły, 6 prac doktorskich, w tym jedna w języku angielskim broniona w czasie ostatnich wakacji, projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych od Komitetu Badań Naukowych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na Narodowym Centrum Badań i Rozwoju skończywszy. 6 filmów, dzisiaj powstają kolejne 2. Szanowni Państwo, pierwszy projekt. Jakie pytanie nam przyświecało? Zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście te piłki determinują umiejętność czytania i pisania i sprawność fizyczną. To jest ten projekt trzyletni, realizowany w tych miejscowościach, o których mówiłem. Szanowni Państwo, uczniowie, którzy korzystali z tych piłek, ewidentnie lepiej rozpoznawali, odtwarzali litery, lepiej również czytali niż osoby, które z tych piłek nie korzystały. Co nas zaskoczyło? Zaskoczyło nas to, że poziom umiejętności pisania ze słuchu i pisania z pamięci był podobny w dwóch grupach. I szanowni Państwo, sprawność fizyczna wtedy diagnozowana była podobna. Ale jak każdy naukowiec zastanawialiśmy się, dlaczego tak jest. Przypominam, rok 2004-2007. Dlatego też postanowiliśmy realizować kolejne eksperymenty, dokładając jedną godzinę, tak zwaną tradycyjną, bez piłek. I szanowni Państwo, diagnozować kolejne zdolności, tym razem zdolności koordynacyjne, bo się okazuje, że zdolności koordynacyjne determinują umiejętność czytania i pisania. W ten sposób diagnozowaliśmy orientację przestrzeni, koordynację oko-ręka i rozpoczynaliśmy kolejne działania. Diagnozowaliśmy umiejętności grafomotoryczne, umiejętności matematyczne, intensywność zajęć, bo część osób zaczęła do nas mówić, słuchajcie, ale to może tak... Dzieci stoją, nie biegają, to serce tak nie pracuje. Mówimy, ok, zbadamy to. I umiejętność współpracy w grupie, której jeszcze nie dotknęliśmy i cieszę się, że Państwo tutaj jesteście. Ja bardzo się cieszę, Michale, że otrzymałem takiego czempiona za umiejętność współdziałania. Bardzo Ci dziękuję. To było bardzo miłe. Szanowni Państwo, kolejny projekt. Jacek Krajewski w przedszkolu realizował działania w dwóch grupach. Konwencjonalna metoda, niekonwencjonalna, to była edubalowa. On po raz pierwszy diagnozował rozwój psychomotoryczny, prędzej nikt tego nie robił,
On po raz pierwszy wykorzystywał test dojrzałości szkolnej i, szanowni państwo, się okazało, że osoby korzystające z Edubali nieznacznie lepiej mają rozwinięty obszar psychomotoryczny. Kolejne działania. Pan doktor Ireneusz Cichy, kolejna praca doktorska, 2010 rok. Na ulicy Grochowej to jest szkoła integracyjna, gdzie część osób nam mówiła, nie, niemożliwe, to przecież panie, które tam uczyły, nie, to ty tam na wózku to niekoniecznie, bo coś może ci się stać. Szanowni państwo, jak nałożyliśmy tej osobie na wózku piłek, to tylko widzieliśmy taki uśmiech, a to była jedna wielka piłka, panie pośle. Także to naprawdę jest miejsce i czas do tego, żeby osoby z niepełnosprawnościami właśnie uczestniczyły w zajęciach, właśnie współdziałały, właśnie się bawiły razem z wszystkimi. I Irek po raz pierwszy badał kompetencje edukacyjne uczniów. Jak państwo pamiętacie, w programie na końcu było zapisane, jakie kompetencje powinien człowiek mały posiąść po jego zrealizowaniu. Okazało się, że ta różnica była nie aż taka duża pomiędzy osobami z piłkami, a osobami bez piłek. Ale oczywiście nie poddawaliśmy się. I wysiłek fizyczny. Wspólnie z panem profesorem Chmurą założyliśmy paski tym małym dzieciom i pojechaliśmy do Wołowa i mierzyliśmy, jak serce reaguje podczas zabaw z piłkami. Chodziło o to, żeby reagowało co najmniej tak samo jak podczas innych zabaw. I to się tak okazało. Nie dawaliśmy tej zabawy jako pierwszej, bo wiadomo, że emocje by spowodowały, że od razu by tak zareagowało. Stąd była w środku, okazuje się, że jest co najmniej tak samo. I szanowni państwo, po raz pierwszy koordynacja oko-ręka w Czarnym Borze diagnozowaliśmy z moim doktorantem, z Marcinem Wolnym, gdzie okazało się, że osoby korzystające z tych piłek mają na wyższym poziomie skoordynowane oko z ręką. Agnieszka Krysman i pani dyrektor Szala, czyli ulica Bydgoska, tam po raz pierwszy, nie ukrywam się, strasznie tego bałem projektu, to był projekt z osobami z dysleksją. Szanowni państwo, zaraz mi powiecie, że każdy ma dysleksję, ja to trochę potwierdzę, ale szkoła, w której pani doktor Szala zarządzała nią, tam rzeczywiście zobaczyłem, co to znaczy dysleksja. Tam dzieci w klasie trzeciej niekoniecznie mają lat 10. Dzieci w klasie trzeciej mają lat 12, ale mają też i lat 9. Ale poziom był taki sam. I myśmy weszli tam z piłkami, wspólnie z Agnieszką prowadziliśmy działania, co się okazało. Okazało się, szanowni państwo, że w klasie eksperymentalnej pisanie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, czas czytania, liczba przeczytanych wyrazów w czasie jednej minuty we wszystkich, u wszystkich osób, które korzystały z Edubala, się zmieniła. A w grupie kontrolnej nie było takiej próby, w której by u wszystkich nastąpiła ta zmiana. Nasze pierwsze doświadczenia zagraniczne. Deutsche Sportschule, z którą nasza uczelnia współpracuje już od wielu lat. Pojechaliśmy z panem doktorem Cichym. Po raz pierwszy prowadziliśmy zajęcia z osobami z niepełnosprawnościami i wtedy, pamięta pan rektor Migasiewicz, jak przyjechałem, mówię, panie rektorze, albo my będziemy tu nasze logo bić, bo jeszcze wtedy nie mieliśmy, albo ktoś nam to po prostu ukradnie. Bo Niemcy od razu powiedzieli, tak, chcemy to, ale warunek jest taki, że tu będzie nasze logo. Sponsorem jest z nami prezes Komitetu Olimpijskiego, sponsorem Komitetu Paraolimpijskiego Niemiec jest firma Goldstrammer Stiftung, która między innymi też zajmuje się osobami z niepełnosprawnościami i oni po prostu chcieli już swoje logo tam bić. Ale to mi dało argument do rozmów z panem rektorem i od tego czasu już było nasze logo na naszych piłkach. Po raz pierwszy dotknęliśmy umiejętności matematycznych, szanowni państwo. W szkole podstawowej w Bystrzycy Kłodzkiej prowadziliśmy zajęcia z tymi piłkami. Okazało się, że osoby korzystające z tych piłek we wszystkich kompetencjach matematycznych zdecydowanie lepiej sobie radzą niż osoby, które z tych piłek nie korzystały. Kołobrzeg, to o czym pan doktor Cichy mówił, szkoła w Kołobrzegu postarała się o grant ministerialny. My byliśmy jako eksperci i diagnozowaliśmy tak naprawdę działalność tej szkoły, potwierdzając to, co do tej pory się okazało. Jest z nami Kamil Świeżko, który również do tego Kołobrzegu z nami jeździł. Sara Wawrzyniak, dzisiejszy sekretarz naszej konferencji,
po raz pierwszy diagnozowała sprawność grafomotoryczną i orientację czasowo-przestrzenną. To była szkoła podstawowa 50, jak dobrze pamiętam, Sara, tak? Sara wyszła, ale na pewno tak, tak było. Okazało się, że we wszystkich tych umiejętnościach osoby korzystające z piłek na wyższym poziomie posiadają te umiejętności niż osoby, które z tych piłek nie korzystały. I po raz pierwszy, szanowni państwo, ktoś naszą metodę, można tak powiedzieć, edubal, ja do tej pory tak nigdy nie mówiłem, ale w pracy, której opiekunem był pan profesor Bronikowski, praca powstała w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, po raz pierwszy porównano naszą metodę do metody dobrego startu. Ja trochę się bałem tego, bo nie wiedziałem tak naprawdę, gdzie my się plasujemy. Panią profesor Bogdanowicz większość z państwa zna, ja również, i okazało się w konkluzji, a byłem recenzentem tej pracy, co było dla mnie niezwykle przyjemne, że osoby korzystające z edubali osiągają lepsze efekty od osób, które korzystały z metody dobrego startu. To było dla mnie niezwykłe tak naprawdę. Także Michale, bardzo, bardzo ci dziękuję. Nie za wynik, tylko za podjęcie tego tematu, bo wynik w nauce nigdy nie jest wiadomy. I szanowni państwo, to, co mnie najbardziej intrygowało, nie mogłem nigdy dotrzeć do szkoły, która będzie miała 4 klasy pierwsze i dyrektor wyrazi zgodę na eksperyment, w którym tak naprawdę wyeliminuje czynnik ludzki i powiem rzeczywiście, że to edubol. Szanowni państwo, ta szkoła mieści się w Krośnie. Mieliśmy 3 klasy eksperymentalne. W każdej klasie uczyły inne osoby. W jednej nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, w drugiej wychowania fizycznego, a w trzeciej uczyło ich dwóch. Z Adamem Szybczakiem wielokrotnie rozmawialiśmy, kto powinien uczyć w klasach 1-3. To jest chyba najbardziej optymalne rozwiązanie. I w grupie kontrolnej, bez edubali, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wszyscy realizowali ten sam program. Co się wydarzyło, szanowni państwo? Jeżeli państwo popatrzycie na te ryciny, to jest umiejętność pisania, zaczynali z różnych poziomów. Proszę zobaczyć, gdzie były klasy eksperymentalne. Wszystkie na poziomie wyższym, podobnym od klasy kontrolnej. Nacisk pióra. Zaczynali wszyscy w różnym miejscu. Klasa kontrolna skończyła na tym samym miejscu. Wszystkie klasy eksperymentalne skończyły na lepszym poziomie. Im lżej człowiek naciska, panie uczące w klasie pierwszej wiedzą, na czym to polega. I szanowni państwo, w znormalizowanych wynikach okazuje się, że niezależnie kto uczył w tych klasach, ale uczył z tym samym przyborem, według tej samej metody, uzyskali lepsze wyniki niż osoba, która uczyła bez edubali. I to dla mnie, jak ktoś powie przez te 20 lat, to raz rozwój edubala za granicą, a drugi raz ten eksperyment. Bo dzisiaj jestem pewny, że obojętnie kto będzie uczył, jeżeli będzie uczył w zgodzie z zasadami edubala, czyli w integracji międzyprzedmiotowej, to jestem przekonany, że efekty jego działalności będą bardzo pozytywne dla tego dziecka. I praca, o której wspominałem, gdzie wspólnie z panem profesorem Bronikowskim ją prowadziliśmy. Ktoś powie, jak to zrobiliście, szanowni państwo, w dobie komunikacji internetowej, nie jest to problem. W 2019 roku był to dla mnie problem i wtedy po raz pierwszy szkoliłem przez internet osoby w Wietnamie, na żywo również, w zajęciach praktycznych także, wspólnie z zespołem Sarą Sirkiem. Przygotowaliśmy ten eksperyment, zrealizowaliśmy i w lipcu tego roku udało się obronić. Także Michale, jeszcze raz ci dziękuję. A tak wyglądało, szanowni państwo, te nasze działania w tak zwanej tabeli zbiorczej. Macie ją również u siebie w książce. Co dalej? Ano dalej mini edubale. To jest właśnie na dziś. To jest to 20-lecie. To jest to, co przygotowaliśmy dzisiaj. Udało nam się, co nie było łatwe, zastrzec wzór przemysłowy i dzisiaj rozpoczynamy kolejny etap. Etap, który nam pozwoli nie tylko wychodzić do sal gimnastycznych czy pracować na zewnątrz z tymi większymi piłkami, ale to, który pozwoli nam pracować w sali lekcyjnej, na łóżku z pacjentem. To jest też dedykowane dla osób, które są po porażeniach mózgowych, szanowni państwo. Tą piłeczkę można wziąć, podotykać, pozgniatać, a ja wierzę, że coś się tam zacznie dziać. Co? Nie odpowiem wam jeszcze dzisiaj, ale za parę lat, jak Bóg da, na pewno odpowiemy, Michale, prawda? I szanowni państwo, projekt, który pod kierunkiem pana profesora
Klichowskiego jest już na ukończeniu, po badaniach. Dzisiaj zobaczycie część z tych zajęć podczas praktycznej części, a ja już czekam na obronę. Jakie narzędzia, szanowni państwo? Polar Team System, Smart Speed System, test Gross Motor Development, bo chcieliśmy, żeby te nasze wyniki można porównywać z wynikami za granicą. To jest test, który jest stosowany w Stanach Zjednoczonych. W zasadzie w każdym stanie każde dziecko jest przebadane według tego testu. Wiedeński system testów, koordynacja oko-ręka oraz do postrzegania peryferyjnego, profil sprawności grafomotorycznej i to, co udało nam się zakupić, Movilizer, czyli do tych siły nacisku, odzorowania wzoru, etc. Wyniki mamy od razu po badaniu. I szanowni państwo, to, co dla przyszłości, celowo taki slajd popełniłem, trochę zamglony, bo on troszkę powstawał tak naprawdę. Wspólnie z panem profesorem Klichowskim, to był jego pomysł. Ja ze swoim zespołem miałem przyjemność tylko konsultować, rozmawiać, mówić o naszych potrzebach, co możemy jeszcze zbadać, ale oni doskonale o tym wiedzieli. I w ten sposób powstało Centrum Neuronauki Poznawczej z szybami, z jednej strony widzialny, drugi niewidzialny, ze ścianami dźwiękochłonnymi, wspaniałymi urządzeniami. Jak rozmawiałem z profesorem Mariuszakiem, mówi, szkoda, że tutaj nie kupiłeś takiego czepka za 1,5 miliona. Ja mnie nie stać, ale Uniwersytet Adama Mickiewicza stać. Ale to, szanowni państwo, jest do naszej dyspozycji. Możemy wszyscy z tego korzystać po to, żebyśmy nie mówili tylko o efektach zewnętrznych, ale o tym, co się dzieje tu, w środku, czego nie potrafiliśmy do tej pory zbadać. Już byliśmy z pierwszymi pracami na Uniwersytecie Jagiellońskim zespołem wspólnie Michała, drugiego Michała, prezentowaliśmy nasze wyniki badań. Wspólnie z tymi dwoma ośrodkami prezentowaliśmy nasze wyniki badań na Uniwersytecie Warszawskim, także panie dziekanie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Teraz dyskutujemy, jak już widzicie, że trochę ośrodków jest, to ustalić wspólny jeden projekt nie będzie tak łatwo tak naprawdę, ale jestem przekonany, że ten czempion do czegoś obowiązuje, także myślę, że nam się uda. I projekty finansowane z Narodowych Centrum Badań i Rozwoju. Profesor Fugiel kieruje projektem Aktywność Seniorów, to ich sprawność i zdrowie. Dzisiaj państwo zobaczycie, jak seniorzy się bawią z tymi piłkami. I drugi pod kierunkiem pana profesora Sobiecha, kompetencje dzieci w zakresie stylu żywienia na 5. Także bardzo, bardzo dziękuję, Krzysiu, za ten projekt. I co możemy powiedzieć? Szanowni państwo, możemy powiedzieć, że nie tylko w tych obszarach, które myśmy do tej pory wykorzystywali, te piłki mogą być stosowane. One mogą być stosowane również w innych lekcjach, jako uatrakcyjnienie tych lekcji. To zresztą Tadeusz był tutaj zawsze takim wyprzedzającym, mówi, to piłki muzyczne. Ja byłem raczej ten, który mówi, poczekaj, zweryfikujmy, zobaczmy, co jest. Tak mówię, nie, można muzyczne, można tam, można, no można, może i można, nie wiem. Może kiedyś, o Tadek do tej pory mówi, że można. A ja byłem ten, który mówi, poczekaj, zweryfikujemy, zobaczymy, będziemy mówić tak, jak jest. W Singapurze te zajęcia odbywają się na zewnątrz, szanowni państwo, na właśnie placach zabaw. Doskonale te piłki się tam sprawują. Co możemy robić, szanowni państwo? Wiemy, że na pewno wpływają na umiejętność czytania i pisania oraz rachowania. Tego jesteśmy pewni. W każdym eksperymencie to wychodziło. Wiemy również, że wpływają na zdolności koordynacyjne, oko-ręka, orientacja czasowo-przestrzenna czy umiejętności grafomotoryczne. Wiemy również, że te piłki są atrakcyjne dla dzieci. Dlaczego? Dlatego, że bawiąc uczą się. Te dzieci nie myślą, że się uczą. One się bawią. Jak te piłki wyglądają na świecie, szanowni państwo? Zaczęliśmy od malutkiego Wrocławia, tam pod tym Edubalem, 20 lat temu. Te piłki pojechały do Stanów Zjednoczonych, ze Stanów do Kanady. W międzyczasie byliśmy w Singapurze, byliśmy na Tajwanie i piłki są w Wietnamie. Dzisiaj mi ktoś odpowiedział, kto podglądał moją prezentację, mówi, ale wiesz, tu jeszcze cały dół macie do zrobienia. Oczywiście, że mamy. Potrzebujemy wsparcia i pomocy tak naprawdę, bo ten zespół nie jest za duży. Ja się cieszę, że się rozrasta o inne ośrodki, bo tu pracy jest dla każdego. Teraz, szanowni państwo, skupimy się na pewno na Europie, bo w Europie te piłki nie są tak popularne jak w Stanach Zjednoczonych,
ale być może taki znak czasu, że przez Stany Zjednoczone do Europy. To są instytucje, z którymi współpracujemy w świecie, szanowni państwo, od uczelni, od fundacji. To jest naprawdę znakomita nasza współpraca i wierzymy, że ten rozwój w Europie będzie zdecydowanie dynamiczniejszy niż w Polsce, co najmniej tak dynamiczny jak w Stanach Zjednoczonych, o czym Dan za chwilę nam powie. Taka retrospekcja naszych spotkań i wyjazdów to bardzo krótko i szybko pozwolę sobie zrobić. W Singapurze nawet spotkaliśmy się z wiceministrem edukacji, ale Singapur, szanowni państwo, to jest taki kraj, który bardzo jest zasadniczy i tam ciężko jest cokolwiek zmienić, dlatego tam zajmuje się fundacja tak naprawdę, fundacja dr Shui Kwang. Byliśmy we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych trzykrotnie. Zobaczyliśmy, że nie trzeba mieć sali gimnastycznej, żeby poprowadzić te zajęcia, bo te prowadziliśmy, szanowni państwo, to była zwykła sala hotelowa podzielona na pół tak naprawdę. I szanowni państwo, 2018 rok, bardzo ważna data, to jest ta data, która nam pokazuje, że można w sposób formalny, transparentny przeprowadzić procedurę sprzedaży czegoś, co się wymyśliło na uczelni. Skomercjalizowaliśmy nasze piłki, dzisiaj formalnie Palo Sport jest naszym przedstawicielem na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Oni to prezentują od 2019 roku w swoim katalogu, nawet na okładce, 150 tysięcy nakładu takiego katalogu. I Dan dzisiaj przywiózł mi katalog z 2022 roku, którego nie miałem. Okazuje się, że również tutaj są nasze piłki. To jest naprawdę znakomita promocja i pomoc dla dzieci. Oni pokazują to mniej więcej tak, jak myśmy robili. Czyli na co one wpływają, co się zmienia, podpierają się naszą nauką. Zresztą know-how jest nasze, naszej uczelni. Wizyty i rewizyta na Tajwanie, bo z Tajwanu ludzie przyjechali do nas, się uczyli, jak je wykorzystywać. Kolejna wizyta na kolejnej konferencji, Portugalia, Finlandia, Anjiang University, to było naprawdę ogromne wydarzenie. To wszystko, szanowni państwo, jest zdalne. To szkolenie jest zdalne. To nie jest rok 2020, gdzie uczyliśmy się zdalnego kształcenia, to jest rok 2019, gdzie zakupiliśmy Cisco Webex Meeting i uczyliśmy się go obsługiwać. I to rzeczywiście szło na żywo. Zajęcia dydaktyczne, gdzie są prowadzone? W naszej uczelni, w AWF-ie, w Poznaniu i w Deutsche Sporthochschule. Wierzę, że będą również w innych uczelniach. Programy Mali Wspaniali, program WF z AWF, Mały Mistrz. I szanowni państwo, tak to było 10 lat temu. 10 lat temu była pierwsza nasza konferencja, 5 lat temu druga nasza konferencja, no i dzisiaj mamy naszą trzecią konferencję. Podczas trzeciej konferencji chcieliśmy powiedzieć o sprzedaży naszego produktu na Unię Europejską. Dzisiaj mamy przedstawiciela też ze Stanów Zjednoczonych, School Health Corporation. Taka procedura, szanowni państwo, sprzedaży trwa około pół roku. Pół roku zajęło nam to, żeby w sposób transparentny, obiektywny, na wszystkich platformach, na jakich jest to możliwe, dać ogłoszenie, kto chce kupić, kto chce być naszym reprezentantem. Czyli mamy przedstawicieli w Stanach Zjednoczonych. I co na przyszłość? Na przyszłość potrzebujemy waszego wsparcia. Potrzebujemy ludzi z pasją, którzy będą chcieli z nami się bawić, bo to jest zabawa tak naprawdę, szanowni państwo. Ja cały czas się bawię. Przez 20 lat się bawię dubalami, a to, co powstaje, to tak naprawdę powstaje przy okazji. Oczywiście publikujemy, weryfikujemy, bo chcemy być wiarygodni, ale języki natywne, o czym mówi Michał, tak? Tego obszaru już nie dotykaliśmy. Nie mamy zestawu dedykowanego dla Niemców, dla Czechów, dla Francuzów. Nie mamy takiego zestawu, ale to jest ta droga, którą będziemy podążać. Dzisiaj będziemy dyskutować, zresztą z Danem będziemy dyskutować, jak będziemy propagować te piłki w Europie. Moim zdaniem jako język angielski, ponieważ wszyscy w Europie powinniśmy posługiwać się językiem angielskim. A jeżeli w danym państwie zechcą język natywny danego państwa ojczyzny, to oczywiście będziemy starać się przygotować tego typu działalność. Natomiast
tu, szanowni państwo, panie pośle, tu jest ogromna, ogromna luka. Nie dotknęliśmy tego. Jest z nami pani profesor, która jest specjalistą tak naprawdę jedynym, który może nam pomóc w autyzmie, którego baliśmy się trochę, już trochę dyskutowaliśmy, ale wierzymy, że do tego wrócimy. Rozmawialiśmy z Promykiem Słońca, z panią doktor Szalą. Szanowni państwo, pomóżcie nam tutaj. Tu jest miejsce dla nas wszystkich. Pomóżmy tym dzieciom, pomóżmy tym osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy z niepełnosprawnościami. I tu mamy do wyboru. Albo EduBall w Polsce, albo BrainBall na świecie, albo mini EduBall. To wy jesteście tu fachowcami. Podpowiedzcie coś nam. Tylko potrzebujemy ludzi, którzy zechcieliby nam trochę otworzyć drzwi, trochę powiedzieć, przyjdźcie do nas, zróbmy to wspólnie. Co my oferujemy, nasze doświadczenie i naszą ciężką pracę. A jak ciężką, to patrzę na swoich współpracowników, którzy jeszcze odbierają ode mnie telefony, ale takie chwile jak dzisiaj, to jest naprawdę ogromna dla nas radość. To wszystko właśnie tak jak dzieci. Bawią się z uśmiechem na twarzy, radują, bo bawiąc, uczą się. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Chciałbym swoją prezentację, czy swoją prezentacją sprowokować państwa do przemyślenia takiego bardziej globalnego podejścia do nie tylko do EduBali, chociaż EduBale się pojawią, ale do wykorzystywania tego, co udaje nam się w wyniku naszych działań badawczych i dydaktycznych również ustalać. Stąd moje pytanie, czy samo nauczanie wystarczy? Czy nie powinniśmy zmienić trochę paradygmatu pracowania z młodymi ludźmi w szkole, być może wykorzystując właśnie do tego częściowo chociaż piłki edukacyjne? Plan prezentacji, państwo widzicie, spróbuję trzymać się tego planu i przejść po kolei każdy z tych obszarów, komentując kilkoma słowami. Pierwsza rzecz, na przykładzie, tak trochę retrospektywnie, osiągnięć medycyny. Chciałem, żebyśmy spojrzeli na to, w jakim stanie, w jakim momencie jesteśmy z wiedzą medyczną. Nikt dzisiaj nie korzysta z upuszczania krwi jako jedynej złotej metody do leczenia chorych, jak to miało miejsce kiedyś w średniowieczu. Przyrost wiedzy, często okupiony ludzkimi tragediami, eksperymentami. Dzisiaj niektóre z tych eksperymentów nie dostałyby zgody Komisji Bioetycznej, ale w ten sposób ludzkość posuwała się do przodu i ta wiedza była generowana do poziomu, w którym dzisiaj mamy medycynę opartą na wiedzy i sprzęt, który pozwala zaglądać w głąb głowy, lecząc guzy, czy wycinając guzy, lecząc raka. I jeżeli nikt przy zdrowych zmysłach, prawdę mówiąc, przecież nie korzysta z przysłowiowej wróżki, chociaż zdarzają się jeszcze tacy, którzy sięgają po porady doktora Google czy jakichś internetowych, nieznanych, anonimowych specjalistów, ale kiedy chodzi o nasze zdrowie, raczej polegamy na specjalistach i na wiedzy, którą oni posiadają. Dlaczego nie jest tak w przypadku edukacji? Albo od razu postawiłem tezę, a może państwo uważacie inaczej. Natomiast chciałem, żebyśmy spojrzeli na tą edukację z perspektywy wieloletniej, a może nawet wielowiekowej. Ten edukacyjny system pruski swego czasu oczywiście spełnia swoją rolę. Mimo swojej autorytarności to był postęp w dziedzinie edukacji przyszłych pokoleń. Natomiast kiedy kilka wieków później mamy do czynienia z podobną sytuacją, podobnym scenariuszem czy formułą pracy z młodymi ludźmi i z przyszłymi pokoleniami, to zaczynamy się zastanawiać, czy to jest ta edukacja, która może przynieść nam rozwój naszej społeczności, naszej cywilizacji w przyszłości, która stawia przed ludźmi coraz ważniejsze, trudniejsze wyzwania i w której taka edukacja powoli powinna przechodzić do lamusa, a jednak
mając takie możliwości, nie zawsze z nich korzystamy, nie mamy ich wszystkich zbadanych. Edukacja zdalna dopiero przypadkowo całkiem wprowadzona przez ograniczenia pandemiczne pokazała nasze słabości, ale też być może możliwości rozwoju w tym zakresie. Mając na uwadze to, co nas czeka w przyszłości, w szczególności młodych ludzi i wymagania rynku pracy, na których oczekiwać będzie się od tych młodych ludzi, że będą umieli posługiwać się odpowiednio krytycznym myśleniem, będą umieli czytać ze zrozumieniem, będą umieli aktywnie słuchać drugiej strony, czyli dużo tych umiejętności miękkich. Mało zwróćcie Państwo uwagę wiedzy takiej konkretnej, która coraz bardziej będzie dostępna w bardzo łatwy sposób za pomocą urządzeń nowoczesnych, technologicznych, bez konieczności pamięciowego jej opanowywania. A my będziemy musieli coś zmienić w sposobie przekazywania i wdrażania tych młodych ludzi do wiedzy, żeby na podstawie tego, co będą mogli wykorzystać w swoim otoczeniu, potrafili formułować i jakieś konstruktywne wnioski albo też budować swoją przyszłość zawodową. W przypadku wychowania fizycznego z badań wiemy o naszych problemach jako środowiska, do których należy niska, mała efektywność pedagogiczna. To wiemy chociażby przez procent odsetek ludzi, którzy jest aktywnie, tych dorosłych, aktywnych obywateli naszego kraju. 8-10% aktywnych to jest efektywność naszej pracy w zakresie pedagogicznym. W porównaniu do Kanadyjczyków w populacji dorosłych jest to dwukrotnie mniej. Pewnie o krajach skandynawskich nawet nie powinienem wspominać, bo jest to jeszcze wielokrotnie wyższa liczba ludzi aktywnych ruchowo w dorosłym życiu. Po części musimy spojrzeć również na siebie. Można powiedzieć, jest to efekt tego, jak pracujemy, ale skoro tylu mamy ludzi z nadwagą, z otyłością i z chorobami pochodnymi, tak zwanymi cywilizacyjnymi, to również pod wątpliwość bym poddał taką biologiczną efektywność pracy nauczycieli wychowania fizycznego, chociaż nie bezpośrednio Państwa, ale mówię o naszym całym środowisku, być może w zakresie intensywności dzieci mają za mało tej efektywnej pracy na lekcjach wychowania fizycznego w porównaniu z tym czasem sedentaryjnym po lekcjach, jest to niewystarczające, a dodając do tego wysokokaloryczną dietę, pogłębia te problemy, o których wspominałem. A być może częścią problemu jest przygotowanie, kształcenie zawodowe, te kształcenie również na uczelniach takich jak nasze, na których dla porównania nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w ramach studiów mają 15 godzin zajęć metodycznych przygotowujących do prowadzenia zabaw i gier w szkole. Ja osobiście mam 15 godzin, jeszcze dodatkowo 10 godzin wykładów, które no, przygotowuje ludzi do praktyki, więc próbowałem to zmienić na uczelni, rektora przekonać, że no, ja chciałbym, żeby te zajęcia były w praktyce, tym bardziej, że mam niedopensowanie. Rektor powiedział, że tak jest dobrze, jak jest. Komisja akredytacyjna nie dała pozytywną ocenę, wszystko jest dobrze. Innym paradoksalnym przykładem jest u nas pani profesor, która jest specjalistką z kilkunastoletnim stażem, jedynym nauczycielem dyplomowanym, a ma 10 godzin wykładów w 5-letnim cyklu kształcenia nauczycieli na wychowanie fizycznym i nie można tego zmienić. Też próbowała, nie ma takiej potrzeby. Dlaczego się tak dzieje, dlaczego nie korzystamy z doświadczeń, z wiedzy, którą generujemy, a przecież prowadzimy badania. I to Państwo widzicie badania w różnych aspektach lekcji wychowania fizycznego i całego procesu wychowania fizycznego. Z tych badań tworzymy opracowania dla Was, dla Państwa, korzystając i z naszych własnych badań, i z badań innych, do wychowania fizycznego, do treningu sportowego, czyli mamy nie tylko tak zwane wyniki badań i publikacje z tego zakresu, ale mamy również konkretne poradniki do tego, jak pracować, jak to wdrażać w praktyce. Tworzymy na tym tle również konkretne rekomendacje, a jednak
jako ci, którzy są odpowiedzialni za aktywność fizyczną, za zdrowy styl życia, nie potrafiliśmy uszczec, przynajmniej w tej polskiej części populacji, wielu Polaków przed tragicznymi skutkami koronawirusa, chociaż od wielu lat badania przecież pokazują, jak zmniejsza się aktywność fizyczna wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Reaguje na to Światowa Organizacja Zdrowia, zmieniając, zwiększając te rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej. Nic się nie zmienia w zakresie problemów z otyłością wśród dzieci i młodzieży. Mało tego, ostatnie 2-3 lata właśnie związane z koronawirusem pokazały, że właśnie ta grupa najmniej aktywnych z tym stylem życia nie przystającym do XXI wieku zapłaciła za to największą cenę i nie wyciągamy z tego żadnych wniosków jako społeczność, podczas gdy tworzą się dla nas, specjalistów z zakresu kultury fizycznej, ogromne możliwości. I my te możliwości próbujemy przełożyć na konkretne rekomendacje. Jedną z tych rekomendacji macie Państwo w przygotowanym podręczniku dotyczącym mini Edubali. Dotyczą umiejętności, w które powinniśmy wyposażać młodych ludzi w najbliższej przyszłości, by mogli funkcjonować w dorosłym życiu, w dorosłej społeczności w XXI wieku. I te umiejętności z naszego obszaru, jak powiadam, kultury fizycznej, dotyczą umiejętności adaptacji, umiejętności samodoszkonalenia, umiejętności wyrażania siebie, czyli takiej ekspresji, umiejętności samodzielnego myślenia i radzenia sobie ze stresem, rekreacją i z odpoczynkiem, ale przecież te umiejętności sugerujemy również na podstawie wyników badań, eksperymentów, prac przeglądowych, wniosków z tych badań i każdy z tych punktów analizowaliśmy na podstawie evidence-based research i mamy na to dowody, że te właśnie umiejętności po pierwsze są potrzebne, po drugie przydatne, po trzecie można je rozwijać za pomocą różnych interwencji albo całych dobrze przeprowadzonych procesów wychowawczych, zarówno w zakresie tych trzech najważniejszych aspektów zdrowotności, jeśli chodzi chociażby o radzenie sobie z tą ostatnią falą pandemii koronawirusa, czy z umiejętnościami takimi jak rozwijanie talentów, tu zresztą w tym zakresie mamy również propozycje dla nauczycieli, jak to można realizować. Wiemy również, jakie negatywne skutki i jakie kłopoty z nieradzeniem sobie, z krytyką pojawiają się wśród młodych ludzi korzystających nie z bezpośredniego kontaktu i komunikowania się, ale komunikowania się poprzez komunikatory, tak zwane platformy społeczne, medialne, a jak inne efekty daje wprowadzenie na przykład interwencji czy programów opartych o takie muzyczne założenia muzycznych programów, czy chociażby takich programów aktywizujących ruchowo i jakie te efekty są całożyciowo ważne dla młodych ludzi, co pokazują wymieniane tutaj badania. Podobnie z pozostałymi umiejętnościami, które również wygenerowaliśmy na podstawie wyników badań. Myślenie krytyczne, autonomiczność rozwijana, która powinna być rozwijana młodego dziecka od samego początku jego pobytu w szkole, a w której ten system pruski edukacji niestety troszeczkę ogranicza poprzez swoją autorytarność. Należy sobie zadać pytanie, na ile to w naszym środowisku, na sali gimnastycznej jesteśmy współodpowiedzialni za albo stymulowanie, albo właśnie wręcz odwrotnie, niedopuszczanie do tej autonomiczności i rozwoju tej autonomiczności młodych ludzi i kogo właściwie chcemy wychowywać, czy ludzi wewnątrz sterownych, czy zewnątrz sterownych. Badania pokazują dosyć jasno, w którym kierunku powinniśmy pójść. Ostatnią z umiejętności, które wspominamy i które zalecamy do rozwijania młodych ludzi w szkole, umiejętności radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami, w których
zarówno regeneracja, są na to dowody naukowe, odpoczynek, są na to również badania naukowe, jak również korzyści płynące z rekreacji, takie jak poprawa relacji społecznej, lepsze samopoczucie, zmniejszenie napięcia, podwyższone poczucie własnej wartości. Jest to udowodnione w wielokrotnych badaniach i próbujemy wdrażać to, pokazywać i nauczycielom, i na różnych forach, a jednak, przechodzę wreszcie do punktu kulminacyjnego, a jednak podobnie jak w przypadku z edubalami, o których wiemy, że wartość pozytywnych interakcji i interwencji udowodniona została i ich pozytywny wpływ na pisanie i czytanie, na rozwój motoryczny. Pozytywne efekty udało się również uzyskać w przypadku interwencji w grupach terapeutycznych. Zdolności matematyczne, o czym również wspominał pan rektor, pozytywnie były stymulowane przy pomocy interwencji wykorzystujących zestawy piłek Edubal, a ostatnio będziemy się zajmować w najbliższej przyszłości wpływem i szacowaniem tego wpływu w obszarze neuroedukacji. I skoro wiemy o tym wszystkim, skoro mamy na to dowody, mamy na to publikacje, to dlaczego tak trudno jest przejść z tym do etapu realizacji wdrażania tego w rzeczywistość szkolną? Gdy próbowaliśmy kilka lat temu wraz z koleżankami, panią profesor Wieczorek, panią profesor Grofik, panią doktor Kumalą, jako zespół osób odpowiedzialnych za podstawę programową z wychowania fizycznego, zaproponować koleżankom zespołu do nauczania wczesnoszkolnego 1-3, a może warto by było przyjrzeć się edubalom, wprowadzić edubale do zestawu rzeczy realizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego, to grzecznie nam podziękowały, powiedziały, a my sobie poradzimy. Zatem jeszcze raz zadaję to pytanie, to dlaczego, jeżeli mamy na to dowody naukowe, jeżeli wiemy, że coś ma pozytywny efekt, że ten wpływ jest korzystny, że jest to nowoczesne, to dlaczego nie korzystamy z tego wszystkiego dla potrzeb praktyki? Z tym pytaniem chciałbym, żebyśmy, słyszę tutaj ożywioną dyskusję, więc mam nadzieję, że będziecie Państwo również w sesji plenarnej zechcieli zadawać pytania, być może będziemy na nie umieli odpowiedzieć, a może wspólnie będziemy się zastanawiali, co ulepszyć, co zmienić, żeby po pierwsze wychowanie fizyczne było lepszej jakości, a po drugie, żeby było również w tym miejsce dla tych metod, które są efektywne. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dużo zostało dzisiaj powiedziane o piłkach edukacyjnych Edubol, ale można na nie spojrzeć jeszcze z nieco innej perspektywy i chciałbym o niej dzisiaj Państwu opowiedzieć, a mianowicie o perspektywie neuronauki poznawczej. Jeżeli mówił o tym pan rektor Rokita, prześledzimy różnego typu publikacje, które dotychczas ukazały się odnośnie piłek edukacyjnych Edubol, to możemy zauważyć, że wszystkie te publikacje jednoznacznie wskazują wpływ bardzo pozytywny tych piłek na rozwój dziecka w różnych obszarach, zarówno w obszarach związanych z motoryką, z ruchem, ale też w kontekście poznawczym, w zakresie nauki pisania, czytania, liczenia. Są także badania, które wskazują, że te piłki edukacyjne można wykorzystywać w działaniach bardziej terapeutycznych przy pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I perspektywa neuronauki poznawczej pozwala nam spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że w wielu z tych publikacji raczej wskazywany jest pewien efekt. Trudno jest bardzo często jednoznacznie wskazać przyczynę tego efektu. No i właśnie współpracując z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, mój zespół stara się z perspektywy neuronauki poznawczej wyjaśnić efekty tych piłek. I można mówić tutaj o trzech kontekstach. Pierwszy kontekst próby interpretacji tych efektów dotyczy
tych elementów związanych z ruchem, czyli dlaczego tak się dzieje, że jeżeli mamy dzieci, które uczestniczą w zajęciach z zakresu wychowania fizycznego i uczą się podczas tych zajęć z wykorzystaniem piłek, dlaczego obserwuje u nich się większy progres w zakresie rozwoju fizycznego niż u dzieci, które uczestniczą w tradycyjnych zajęciach wychowania fizycznego. A rzeczywiście tak jest. W wielu artykułach ten kontekst jest omawiany często jako taki dodatkowy. Natomiast tutaj jeden tylko przykład badania na największej próbce, na największej próbie badawczej. Widzą Państwo, że jeżeli porównamy grupę, która stosowała piłki edukacyjne i grupę kontrolną, to zawsze ten rozwój motoryczny był większy w pewnych kontekstach niż w grupach kontrolnych. No i teraz zadajmy właśnie to pytanie, dlaczego? I neuronauka poznawcza, można powiedzieć, że w pewnym sensie pozwala nam to zinterpretować. Próbując to zinterpretować, na pewno nie będziemy odnosić się do tego, co na piłkach, czyli do tego, że te piłki mają jakieś nadruki, bo nie o to tutaj chodzi. No i też nie będziemy odnosić się do samych piłek, dlatego że są to dosyć zwykłe piłki. One od strony piłkowości, jeśli tak można powiedzieć, nie różnią się niczym od innych piłek. No więc dlaczego tak się dzieje, tak? Dlaczego zabawy z tymi piłkami rozwijają dzieci od strony fizycznej lepiej niż inne formy aktywności? Więc na pewno odnosi się to do samego ruchu, który wykonywany jest z tymi piłkami, a ruch ten jest w pewnym sensie nietypowy. Jeżeli spojrzymy na różnego typu materiały dotyczące aktywności z piłką w różnych formach, to najczęściej ta aktywność jest taką aktywnością, która wspiera pewną asymetrię naszego ciała, czyli jeżeli spojrzymy na przykład na koszykówkę, to pomimo tego, że bardzo często wykonujemy różne ruchy, w których używamy dwóch rąk, to jednak mimo wszystko ta aktywność zawsze dąży do tego, żeby pewne kluczowe elementy tego ruchu wykonywać ręką dominującą. Tak samo jest w przypadku na przykład piłki ręcznej czy piłki nożnej. Te kluczowe, najbardziej skomplikowane, fundamentalne elementy są w pewnym sensie asymetryczne, czyli nie rozwijamy tego ciała w sposób symetryczny. Jest to uzasadnione, dlatego że jeżeli spojrzymy na nasze ciało, to pomimo tego, że ono jest bardzo symetryczne od takiej strony budowy, to funkcjonalnie, jeśli chodzi o zorganizowanie tych funkcji w mózgu, to ciało jest asymetryczne. Czyli możemy powiedzieć, że pomimo tego, że mamy dwie nogi, dwie ręce, to ich organizacja w naszym mózgu jest asymetryczna i ta asymetryczność jest tym większa, im bardziej to dotyczy pewnych elementów w naszych kończynach odległych, czyli jeżeli na przykład spojrzymy na reprezentację barków w naszym mózgu, a dokładnie ruchu barkami, to te reprezentacje są symetryczne, czyli jakby wykorzystujemy w równym stopniu obie półkule do kontroli tego ruchu. Natomiast jeśli już spojrzymy na dłonie, to dłonie są, można powiedzieć, silnie zlateralizowane, czyli kontrola tych ruchów jest silnie jednopółkulowa. To samo dotyczy stóp. No i w przypadku piłek najczęściej właśnie kontakt naszego ciała z piłką jest poprzez dłonie czy stopy, a zatem te elementy, które są najsilniej zlateralizowane. Natomiast w przypadku piłek edukacyjnych EduBall jest bardzo duży nacisk na to, aby pewne aktywności wykonywać bądź to z wykorzystaniem dwóch rąk, bądź z wykorzystaniem ręki niedominującej. I wynika to z tego, że my bardzo często pracujemy z czymś, co jest na piłce. Czyli dziecko nie musi chwycić tej, znaczy nie chwyta tej piłki w dowolny sposób, ale musi ją chwycić specyficznie, czyli nie tylko chodzi o to, żeby ją chwycić, by ją przenieść, ale na przykład chwycić w taki sposób, żeby zobaczyć, co jest na niej nadrukowane, jaka jest liczba, jaka jest litera, więc często tą piłkę trzeba obracać, przesuwać, ustawiać, przełożyć do drugiej ręki, sprawdzić jakiś znaczek, tym samym wykonując bardzo dużo ruchu ręką niedominującą bądź obiema rękoma. No i właśnie z neuronauki poznawczej wiemy, że takie aktywności, w których stymulowany jest
ruch ręki niedominującej bądź stymulowane są ruchy obu rękami, wykorzystywane jest w terapii po to, aby można powiedzieć, bardziej symetryczny sposób rozwijać różnego typu funkcje. Najczęściej wykorzystywane jest to w terapii osób, które mają jakieś dysfunkcje, czyli na przykład jeżeli u kogoś wystąpi dysfunkcja w zakresie jednej nogi czy w jakiejś jednej ręki, to stymuluje się reprezentację tej niepełnosprawnej ręki bądź nogi poprzez aktywność w drugiej, z drugiej strony ciała. I ten fenomen jest wykorzystywany także w treningu sportowym. Nazywany jest on takim fenomenem transferu międzypokulowego i na przykład tutaj Michał Bronikowski, profesor Michał Bronikowski prowadził badania u szermierzy, które właśnie wykorzystuje ten transfer pokulowy w takiej sytuacji, gdy na przykład szermierz już tak dużo trenuje, w sensie intensywność tygodniowa jest tak duża, że dalszy trening prawej dominującej ręki byłby ryzykowny w kontekście kontuzji dla tej ręki, ale on jeszcze pod względem wydolnościowym może podjąć trening, to on zaczyna trenować lewą ręką, nie po to, żeby wykorzystywać lewą rękę w zawodach, tylko po to, że ten silny, intensywny trening lewej ręki ma pewien transfer pokulowy, i rozwija się prawa ręka, która nie jest w ogóle wykorzystywana w czasie treningu. Czyli jest właśnie to ten fenomen tego transferu i efekty tego transferu są takie, że zaczyna się pogłębiać symetryczność, czyli rozwija się ta ręka nietrenowana i w bardzo szybki sposób ręka trenowana i bardziej zbalansowane są te reprezentacje neuronalne. Jest to potwierdzone badaniami z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego. Tutaj Państwo widzą efekty zaledwie tygodniowego treningu ręki niedominującej. To akurat były osoby praworęczne, czyli ręka niedominująca to była ręka lewa. I mamy dwa panele. Na obu panelach to, co jest na biało, to są efekty, nowe połączenia, nowe powiązania neuronalne, które są efektem tego treningu. Tutaj mamy reprezentację dla ręki niedominującej, czyli co się zmieniło, kiedy osoba używa lewą rękę, widać nowe połączenia, i co się zmieniło, kiedy używa prawą rękę, która była nietrenowana. Czyli widać, że po pierwsze rozwój był obupokulowy, czyli mamy efekty dla obu rąk, no i mamy też silne efekty dla ręki niedominującej, czyli pomimo tego, że ktoś nie trenował prawej ręki, to rozwinęły się u niego reprezentacje tej ręki. Więc neuronauka mówi nam o tym, że pewnym fenomenem piłek edukacyjnych EduBall jest to, że pomimo tego, że jest to piłka, to jednak ruchy, które wykonuje się z użyciem tych piłek, są troszkę inne niż przy klasycznych grach z piłkami, czyli jest duży nacisk na używanie drugiej ręki, na wykonywanie oburęczne pewnych rzeczy, na przekładanie z ręki do ręki, obracanie i tego typu aktywności. Drugi kontekst, czyli drugi element, który możemy omówić, odwołując się do badań neuronauki, dotyczy tych kwestii poznawczych, czyli tego, że w badaniach obserwuje się rozwój nie tylko motoryczny, ale szczególnie, i na to jest najczęściej największy akcent kładziony, w zakresie poznawczym. No i tutaj znowu to samo badanie na tej dużej próbce i widzą Państwo, że klasa, która korzystała z piłek edukacyjnych EduBall, zdecydowanie lepiej rozwijała się zarówno w zakresie kompetencji matematycznych, w zakresie czytania i pisania również. No i dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, że korzystanie z takich piłek podczas zajęć w WF-u tak bardzo stymuluje rozwój poznawczy? W tym przypadku na pewno odwołujemy się do tego, że na tych piłkach są elementy poznawcze, czyli mamy literki, mamy cyfry, no i mamy jakieś zadania, które są powiązane z tymi elementami. Natomiast jeżeli prześledzimy sobie materiały dotyczące piłek edukacyjnych EduBall, to to nie jest tak, że dzieci, które wykonują jakieś obliczenia na WF-ie, dokonują jakichś bardzo trudnych obliczeń. To są często dużo łatwiejsze zadania niż te, które są wykonywane w klasie. Więc na pewno to nie jest taki efekt, że po prostu dzieci uczą się dodatkowo trudnych działań matematycznych na WF-ie, przez to rozwijają się matematycznie. Tu musi chodzić o coś innego, więc o co tutaj chodzi? Na pewno chodzi o to, że te zadania, często dość proste, matematyczne czy językowe, wykonywane są równocześnie z wykonywaniem pewnego ruchu, czyli
to jest w gruncie rzeczy, wiemy, że w pewnym sensie niebezpieczne, bo takie łączenie dwóch aktywności może doprowadzać do pewnych niebezpieczeństw motorycznych, natomiast w takich kontrolowanych warunkach sali gimnastycznej wydaje się, że właśnie w sposób szczególny stymuluje rozwój poznawczy. I neuronauka poznawcza o tym mówi. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że jeżeli zaczniemy sobie analizować takie bardzo proste elementy, znaczy jak w naszym mózgu reprezentowane są takie bardzo proste funkcje związane z ruchem czy z poznaniem, to okazuje się, że one mają wspólne reprezentacje. Czyli na przykład jeżeli zaczniemy analizować sobie, jak reprezentowana w mózgu jest ręka, a potem zaczniemy analizować, jak reprezentowane w mózgu są gesty, a później wreszcie, jak reprezentowane są słowa, to okazuje się, że te reprezentacje są bardzo ze sobą powiązane. To wynika z ewolucji, bo na początku ruszaliśmy ręką, później ręką wskazywaliśmy, gdy chcieliśmy coś zakomunikować, wreszcie gestykulowaliśmy, a później dodawaliśmy do tego jakieś sygnały, jakieś elementy artykulacyjne, a później tworzyliśmy słowa. Tak samo jest z matematyką, no bo przecież uczymy się liczyć na początku na liczmanach z naszych palców i też właśnie nadbudowywane na tym są umiejętności matematyczne. I szczególnie dotyczy to właśnie reprezentacji małej motoryki, czyli reprezentacji związanej z ręką. Jeżeli sobie przeanalizujemy tak zwaną sieć praxi, czyli sieć w naszym mózgu, która reprezentuje naszą rękę, to okazuje się, że te główne elementy tej sieci to są też główne elementy przetwarzania różnego typu treści poznawczych. Czyli na przykład jeśli spojrzymy na bruzdę śródciemieniową, zakręt nadbrzeżny, zakręt kątowy tutaj w tych okresach, w obszarach ciemieniowych, to są to obszary, które są ściśle powiązane z obliczeniami matematycznymi. Jeżeli spojrzymy bardziej na te obszary czołowe, czy tutaj w ośrodku Wernickiego, czy Broki, no to są przecież to obszary związane z przetwarzaniem języka, więc nasz ruch jest bardzo mocno powiązany z naszym poznaniem, no i przez to łączenie ze sobą tych aktywności w pewnym sensie stymuluje rozwój poznawczy, czyli jeżeli łączymy ze sobą aktywność poznawczą i fizyczną, to w bardzo dużym stopniu stymulujemy rozwój poznawczy. Wiele badań to udowodniło, że te obszary są ze sobą ściśle powiązane. Tutaj jest przykład jednego badania, które wykonywaliśmy. Badanie, w którym zatrzymywaliśmy na krótką chwilę działanie zakrętu nadbrzeżnego w prawej i lewej półkuli poprzez stymulację polem magnetycznym. Taka stymulacja wywołuje taką wirtualną lezję, czyli taki obszar praktycznie przestaje działać na kilka milisekund, kilkadziesiąt, kilkanaście w różnym stopniu. No i kiedy dokonywaliśmy takiej stymulacji, a to są ośrodki związane z planowaniem ruchu, to osoby nie potrafiły wykonać pewnych zadań matematycznych. Czyli zatrzymywaliśmy działanie ośrodka, który wiemy, że odpowiada za planowanie ruchu, ale jednocześnie ta osoba nie potrafiła zaplanować działania matematycznego. Tak samo było w badaniach, które prowadziliśmy w rezonansie magnetycznym. Tutaj już nie wpływaliśmy na działanie mózgu, ale kiedy skanowaliśmy mózg osób, które generują pewne treści językowe i kiedy generują ruch ręki, to okazało się, że w zasadzie sieci reprezentujące te obie czynności są ściśle ze sobą powiązane. Czyli generowanie ruchu ręki i generowanie słów w zasadzie ma bardzo zbliżone reprezentacje neuronalne. Czyli te procesy są ze sobą tak powiązane, że łączenie ich w takich sensytywnych okresach rozwojowych bardzo mocno stymuluje rozwój poznawczy. No i tu znowu tłumaczymy fenomen piłek edukacyjnych, czyli dzieci są mocno stymulowane ruchowo w nietypowym ruchu, ruch asymetryczny, ruch mocno obciążający też niedominującą rękę, nogę, a jednocześnie zadania poznawcze. I to właśnie wpływa na, czy stymuluje ten poznawczy rozwój. Wiele badań wykazało, że sam trening ręki jest pewnym przyczynkiem do rozwoju poznawczego. Czyli są takie badania, które pokazują, że na przykład jeśli dziecko jest bardzo intensywnie stymulowane w kontekście ruchu ręki, wykonując różnego typu labirynty, szlaczki, przesuwając jakieś obiekty, klikając w coś, przesuwając, dosuwając,
to nawet jeśli w tym czasie nie jest stymulowane na przykład w kontekście rozwoju matematycznego, to rozwija się matematycznie. Czyli że samo stymulowanie małej motoryki bardzo mocno rozwija kompetencje językowe i matematyczne. Dlatego neuronauka poznawcza z tymi obserwacjami bardzo mocno skłania się do tego, że szczególnie efektywną metodą nauczania powinny być te małe piłeczki, bo one jeszcze mocniej aktywują małą motorykę. Wiemy, jak niesamowite efekty przynoszą duże piłki. Możemy zakładać, że jeszcze bardziej niesamowite będą przynosić te piłki małe. Więc tutaj jest trzeci obszar, a mianowicie miniaturyzacja, czyli przejście od piłek dużych do piłek malutkich i do tego, żeby bardzo silnie stymulować rozwój małej motoryki przy jednoczesnym obciążaniu naszego mózgu zadaniami poznawczymi. I takie badania prowadzimy. Teraz badania laboratoryjne. Pierwszy projekt Agnieszki Kruszwickiej jako głównego autora dotyczy tego, że testujemy w laboratorium małe piłeczki, mierząc różnego typu parametry, wykorzystując EEG i różne testy psychologiczne, gdzie chcemy porównać je też do innych form aktywności. Drugi projekt, który rozpocznie się niebawem, to jest projekt, w którym wykorzystujemy przestrzaszkowy stymulator prądem magnetycznym, prądem stałym, przepraszam, i chcemy sprawdzić, czy procesy neuroplastyczne, które są w trakcie wykonywania zadań z piłeczkami, można jeszcze dodatkowo stymulować poprzez modulowanie tych procesów właśnie prądem stałym i chcemy tym samym jakby wzmocnić laboratoryjnie ten efekt piłeczek, żeby jeszcze bardziej można było go wykazywać. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będą pierwsze publikacje z tego zakresu. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, z którymi te projekty realizujemy, panu profesorowi Andrzejowi Rokicie, panu doktorowi Ireneuszowi Cichemu, pani doktor Sarze Wawrzyniak, profesorowi Michałowi Bronikowskiemu i mojemu zespołowi Agnieszce Kruszwickiej, doktorowi Tomaszowi Przybyle i nieobecnej, ale aktywnej magister Weronice Rochatce. Dziękuję państwu również za uwagę. Bardzo dziękujemy. And I'd like to introduce our last guest in this session, Dan Don from the USA, the one who brought the balls, very important person, I believe. Dan, the floor is yours. Państwo znają, już rektor przedstawiał przedstawiciela dystrybutora. Dzień dobry, jak się masz? Polish is learning a little Polish here. Hello, my name is Dan Dunn. I come all the way from School Health Corporation, located in Chicago, Illinois, in the United States. I'm here to share the excitement of EduBall Brain Ball 20-year anniversary and the success it's had not only in Poland, but also in the United States. Thank you, Chancellor Adam Rochek and Professor Andrzej Rokita, for inviting me. As someone who's been in the physical education industry for over 40 years, it gave me great pleasure to be able to bring EduBall to the United States, be a part of that team, and see its success to help so many children in so many different physical education classrooms across the country. I am so excited to be here. Dziękuję wam. Dziękuję wam. Dziękuję wam. Brain Ball made its debut in the United States through a company called Payless Sports, which was owned by myself and my brother, and was later acquired by School Health Corporation. School Health is a family-owned business established in 1957. The current owners are Rob and Susan Rogers and Scott Cormack. They have been providing professionals in the educational setting for over 65 years, helping keeping their students both healthy mentally and physically. They work with educators in the school systems from ages preschool through college. School Health is one of the leading providers
in the school systems and in the school health systems for supplying the equipment and health supplies and equipments in the U.S. educational market. We offer more than 50,000 products from 1,000 different vendors. We have over 35 sales reps nationwide. We employ over 200 skilled technicians and support staff to help the customer base. We make over 140,000 sale calls a year. We process over 100,000 orders annually. We attend over 250 different trade shows and conferences, and we send hundreds of thousands of catalogs nationwide. But what really makes school health different is their core values. Their core values are extremely important to every single their decision making. The core values are following. We are dedicated, loyal, and accountable to our customers, our company, and to each other. We are spirited. We are passionate and energetic in our roles, and we meet our customer needs in an enthusiastic and helpful manner. We are knowledgeable. We are driven to build a broad knowledge base and seek and share our experience. Resourceful. We develop solutions through collaboration and applying our expertise in unexpected ways. Compassionate. We are supportive and empathetic to our customers and demonstrate that through our actions. And innovative. We look and anticipate our customer needs and business requirements with new ideas. And what can be more innovative than the creation of EduBall from your university? Being an independent businessman for over 40 years, it really gave me great pleasure to be able to work for a company like School Health. So the history of BrainBall began in 2018 when I traveled with a colleague of mine, Tim Taggart, to your university. I met with Professor Andres Rokita, Dr. Eric Cinci, and Dr. Sarah Lauren, and they introduced us to many of their colleagues, along with a demonstration of EduBall. We were very excited about this concept, cross-curriculum training. What is utilized in EduBall was starting to become very popular in the U.S., and we were extremely excited to partner with your university. So our work began. Initially, there was a branding conflict, so with the university's permission, we rebranded EduBall to BrainBall. And together with Professors Andres Rokita, Dr. Eric Cinci, and Dr. Sarah Lauren, along with our staff, we began to present in the U.S., both regionally and nationally. We worked with different universities, and they were excited about the concept of BrainBall. And they also presented. It did not take long before the excitement of the product that was created right here in the University of Sports and Science, right here in Wrocław, Poland, was a very excitement across the U.S. Schools were using it in their physical education classrooms. By the end of 2020, with over 400 sets sold, it was estimated that 250,000 children have used BrainBall in their PE classes. In the spring of 2021, with the approval of the university, we upgraded BrainBall. It was a material change. We designed the ball with a softer material, less intimidating for the students, but equally as durable. Also, during this time, Tim Taggart became an expert at presenting BrainBall. He presented to many different conferences. He worked with our sales staff across the country. In addition, our school health, many different marketing channels began to promote BrainBall. Before long, large school districts saw the value of BrainBall and how it could help their students. Some of them were Dallas ISD School District, purchased 86 sets,
Houston Independent School District bought 14 sets. Orange County out of Florida bought 87 sets. And Bibb County out of Georgia bought 21 sets. They all saw the exceptional teaching method for their students. Entire faculties were so excited that the physical education classrooms were now supporting their academics. The teachers loved the easy-to-use curriculum with 100 different games and activities, and the children were having fun playing and learning cooperatively at the same time. It is estimated that over 700,000 students have used BrainBall in PE classes since 2018. In this last quarter, from July through October, it was a record number of brain balls that schools purchased at 144 sets. And I was just informed before I left that an additional Fairfax, Virginia school district, one of the largest school districts in the United States, just purchased 67 sets of brain balls for their classrooms last week. So what is the future of brain ball? We do not believe we've even scratched the surface. As students and teachers return to in-classroom learning, we see the growth and the opportunity of school districts wanting to purchase brain ball greater than ever. School health continues to put physical education at the forefront of their company. In the fall of 2021, they acquired a curriculum company, Focus Fitness, who has been providing curriculum to schools for their physical education department for the last 20 years, along with an array of on-site professional development, an array of after-school and classroom break curriculum type activities. We feel Brain Ball is going to be a perfect complement to their customers. School health continues and will continue to aggressively promote Brain Ball through their many channels, their state-of-the-art website, social media, targeted email campaigns, over 250 trade shows annually, with 40 of them designated for physical education, and over 20 brain ball presentations scheduled for next year. We are also extremely excited and wait for the approval of the mini brain ball version. We feel that this will be an excellent complement to brain ball, and the crossover with the classroom breaks, it'll be very well received. Professor Andres Rokita, Dr. Eric Sinchi, and Dr. Sirs Lawrence work, as I see so many others, continues to bring brain ball to many school districts across the U.S. Their teaching concept has helped so many students develop both physically and mentally, something you should all be proud of. Your university has made a difference. We look forward to many more years of working together with your university in spreading this great message. Brain Ball is officially a part of the U.S. Thank you for listening. Boze Bogo Swath Boske. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak obiecałem, nie może być świąt, nie może być urodzin. Bez czego? Bez tortu oczywiście, tak? Ogromnie się cieszymy. Chodźcie cały zespół. Irek, Sara, chodźcie. Tadek, chodźcie tutaj. Chodź.